jest to historia nie tak daleka i wciąż dziejąca się, w sensie, że no, jesteśmy w momencie, kiedy odchodzą ostatni świadkowie. W filmie Przeplanty 7 tam występują trzy osoby i tak mniej więcej jak ja przyszedłem, to te trzy osoby umierały, najpierw dowiedzieliśmy się, że zmarła Miriam, potem zmarł pan Baruch Dorfman, potem Esther Montag, czyli jesteśmy w momencie takim, kiedy świadkowie pogromu odchodzą, ale jakby no, ciągle żyją ich dzieci, tak jakby no, to jest historia bliska i to, że jest to temat, który no, w Kielcach ciągle jest taki, kiedy się go poruszy, to się pojawiają wszystkie ciągle niepokojące, ciągle uważane za kontrowersyjne. Sprawia, że to też jest żywa historia, że trzeba się często przeciwstawić, tak, że zaczynamy mówić o tym, czy była prowokacja, ustawiamy to w kontekście historycznym i wtedy trzeba przedstawić, tak, no to jest dyskusja, tak, ale ja pracując tutaj bardziej mnie to dotyka jako spotkanie z konkretnymi osobami, które tutaj zginęły. Chodzi o konkretne osoby, które były w tragicznej sytuacji, które przeżyły wojnę albo na wschodzie, albo przeżyły obóz i jeszcze miały wytytułowany numer, które rok później giną tutaj. Więc no, to co Bogdan Białek powtarza, że nie chodzi nam tutaj o pogrom jako wydarzenie historyczne, ale jako etyczne. Myślę, że to jest też moja perspektywa jak najbardziej. Myślę, że najbardziej poruszające jest w tych zajęciach z młodzieżą. To jest takie, jakby, ja sam pamiętam, jak byłem w liceum i dochodziło się do tego momentu, kiedy się czytało literaturę holokaustową, tak, jakby to był taki moment, że z wszystkiego do tej pory można było sobie tam podchodzić delikatnie, żartować, ale tu rozmawiamy o czymś, co nas porusza. No to tutaj w Kielcach zajęcia z młodzieżą są o tyleż mocne, że albo mówimy o zagładzie Żydów tutaj żyjących, albo mówimy o pogromie, czyli o czymś, co działo się tutaj, co dotyka tego miasta w sposób bezpośredni. Myślę, że to jest dalekie od działalności historycznej, bliższe właśnie kwestii etycznej. Na zasadzie spotkania z ludźmi, w sensie bardziej niż działalność historyczna, przez to, że jest to historia nie tak daleka i wciąż dziejąca się, w sensie, że no, jesteśmy w momencie, kiedy odchodzą ostatni świadkowie. W filmie Przeplanty 7 tam występują trzy osoby i tak mniej więcej jak ja przyszedłem, to te trzy osoby umierały, najpierw dowiedzieliśmy się, że zmarła Miriam, potem zmarł pan Baruch Dorfman, potem Esther Montag, czyli jesteśmy w momencie takim, kiedy świadkowie pogromu odchodzą, ale jakby no, ciągle żyją ich dzieci, tak jakby no, to jest historia bliska i to, że jest to temat, który no, w Kielcach ciągle jest taki, kiedy się go poruszy, to się pojawiają wszystkie ciągle niepokojące, ciągle uważane za kontrowersyjne. Sprawia, że to też jest żywa historia, że trzeba się często przeciwstawić, tak, że zaczynamy mówić o tym, czy była prowokacja, ustawiamy to w kontekście historycznym i wtedy trzeba przedstawić, tak, no to jest dyskusja, tak, ale ja pracując tutaj bardziej mnie to dotyka jako spotkanie z konkretnymi osobami, które tutaj zginęły. Chodzi o konkretne osoby, które były w tragicznej sytuacji, które przeżyły wojnę albo na wschodzie, albo przeżyły obóz i jeszcze miały wytatuowany numer, które rok później giną tutaj, więc no, to co Bogdan Białek powtarza, że nie chodzi nam tutaj o pogrom jako wydarzenie historyczne, ale jako etyczne. Myślę, że to jest też moja perspektywa jak najbardziej. Myślę, że najbardziej poruszające jest w tych zajęciach z młodzieżą. To jest takie, jakby, ja sam pamiętam, jak byłem w liceum i dochodziło się do tego momentu, kiedy się czytało literaturę holokaustową, tak, jakby to był taki moment, że z wszystkiego do tej pory można było sobie tam podchodzić delikatnie, żartować, ale tu rozmawiamy o czymś, co nas porusza. No to tutaj w Kielcach zajęcia z młodzieżą są o tyleż mocne, że albo mówimy o zagładzie Żydów tutaj żyjących, albo mówimy o pogromie, czyli o czymś, co, co,
co działo się tutaj, co dotykało tego miasta w sposób bezpośredni. Myślę, że to jest dalekie od działalności historycznej, bliższe właśnie kwestii etycznej. Ciekawe jest to, że kiedy zaczynamy mówić o zagładzie Żydów, którzy żyli tutaj, kiedy pokazuję mapę i czytam obwieszczenie, które mamy, gdzie są wypisane ulice, które mają te same nazwy, co dziś często oni mówią, a ja mieszkam niedaleko, tak? Kiedy oni zauważają, doświadczają tego, że to getto było tu, nie? To jest takie, mam wrażenie, zmiana myślenia. Że to są ludzie, że Żydzi Kielecy to są ludzie, których kolejne pokolenie mogłoby żyć. Tak, tworzyli 1/3 tego miasta. Gdyby Holokaust się nie wydarzył, mogliby dzisiaj z nimi chodzić do szkoły i tak dalej. Że chodzili po tych samych ulicach, że to jest jedna rzecz. Druga, kiedy mówimy o zagładzie, to, że to się działo w tych miejscach, kiedy mówię im ten mniej drastyczne i tak fragmenty, które wiemy o tym, jak wyglądało. 21 ludzi wywieziono do Treblinki, natomiast 7 tysięcy ludzi zamordowano na ulicach. Jak mówię im o tym, jak mordowano sieroty żydowskie, ustawiając je piątkami, strzelając przez 5 głów, i że to się działo tutaj przy silnicy, tak, gdzie znają to miejsce jako park miejski. Moje lekcje, w sensie te zajęcia tutaj, które prowadzą, zmieniały się też w tą stronę, że teraz mniej mi zależy na tym, żeby uczniowie wchodzili z wiedzą, ile osób zginęło, żeby koniecznie pamiętali, w którym roku. Bardziej, żeby spotkali się z historią tej jednej osoby, jak w przypadku Belli, przeżyli to, co to znaczy być, co to znaczy wyjść z obozu, w sensie jest tragedia osoby wychodzącej z obozu, której cały świat runął, która ma 16 lat, tak jak oni, to jest coś, co lubię podkreślać i widzę, jak to działa na młodzież, tak, że uświadamiają sobie, że ktoś w ich wieku mógł komuś zawalić się całe życie. Wychodzi, jedzie do Ostrowca, wiedząc, że już nikogo tam nie ma. No i tragedia tego, że pojawia się ten fragment właśnie z Blumenfelda, mówiący o marzeniach tej dziewczyny, tak, jakby o tym, że ona próbuje odbudować, tak po prostu pisze, ona próbuje odbudować swój zniszczony świat. Nagle staje się drugi raz ofiarą już w sposób skuteczny, czyli zostaje zamordowana, zrzucona tu z balkonu, tu w ich mieście, tu gdzie oni codziennie przechodzą. Zresztą zaczynamy te zajęcia od tego, że czy byli tutaj, zazwyczaj jest, że tu w domu, w instytucie nie, ale przechodzili tędy, to oczywiście to trudno nie przechodzić, przechodzi się kilka razy dziennie nawet, to jest centrum Kielc. Nagle dowiadują się, że w tym miejscu coś takiego się dokonało.